Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the outside. Dzień dobry, kochani, czy wy widzicie, gdzie my jesteśmy? Dzisiaj z samego rana o 7 mieliśmy wylot z Rzymu do Londynu. Więc musieliśmy wstać 4 rano, trochę jesteśmy nieprzytomni, ale szczęśliwi. Jesteśmy sami, zostawiliśmy Charlie pod opieką chrzestnej, czyli Sary, i pod opieką chrzestnej Luki, czyli Ani. Wszyscy się nią tam dobrze zajmują, a my z Luką polecieliśmy do Londynu, dlatego że zostaliśmy zaproszeni na premierę filmu Barbie. Ja kocham Barbie, od zawsze kochałam Barbie jako mała dziewczynka, więc po prostu nie mogę się doczekać już tej premiery. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że jest to europejska premiera i przylatuje na nią Margot Robbie oraz Ryan Gosling, główni aktorzy filmu, więc dzisiaj będziemy szli po dywanie, po różowym dywanie razem z nimi. Jest już po 12, nas mają zabrać z hotelu na tą premierę o 17, więc mamy jeszcze chwilę czasu, więc odświeżyliśmy się i lecimy na miasto. Cokolwiek zobaczyć. No nie mamy jakoś dużo czasu, musimy się jeszcze ogarnąć. Ja chcę po prostu, jako że pierwszy raz jestem, po prostu się Luka jest pierwszy raz w Londynie, ja już byłam kilka razy, bo mieszka tutaj mój chrzestny z moją kuzynką Oliwią, z ciocią, no ale no niestety nie będę mogła ich odwiedzić, bo mamy tak mało czasu na wszystko. Chodź, bo umieram z głodu. A masz karty? Mam, w torebce. Luka ma taką durną tradycję po Miami, picia mimozy haustem. Że nawet się ze mną nie stuknąłeś, co to ma być? W historii tej mimozy nie zrozumiesz, to jest nasz inside joke z Miami. Okej. Okay. I po prostu tak robimy, jest bardzo dobry, nauczyłem się pić mimozy na raz. W ogóle mimozy się nauczyłem. To był mój ulubiony drink kiedyś. Teraz jest mój. Rolujemy mięśnie! Nie, nie! Proszę, nie! Złamiesz mnie, ty ważysz za dużo kilo, żeby mi nacisnąć. Ale spróbujmy, dobra? Nie! Błagam cię, myszka, naprawdę, ja przysięgam, że się złamię! Teraz ja przysięgam, że się złamię! Czekaj, czekaj, spokojnie. Nie stawaj na mnie, proszę cię, błagam cię! Raz, trzy? Nie, no proszę cię! Nie! Stań nogami! Nie, bo mam buty. Ale to na mnie, przecież ta koszulka. Your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why in gravity? To jest idealne miejsce dla mnie, królestwo herbaty. Chodzimy zobaczyć. Miałaś takie w domu u babci? Pamiętam, tak, pamiętam to. Piękne są te puszki z herbatami. Gravity pulling you in closer to me. I've lost you. Yeah, Bobby. 115 funtów za herbaty, ja pierdzielę. Bobby. 10 minut drogi od naszego hotelu jest Chinatown. Ja tutaj byłam z moją mamą i jadłyśmy przepyszną kaczkę po pekińsku. No i sobie powiedziałam Luce, żeby znalazł właśnie fajną restaurację z dobrymi opiniami, bo ja już nie wiem, to było wiele lat temu, ja nie wiem, co teraz jest tutaj fajnego. A słuchajcie, weszliśmy do pierwszej przypadkowej i ja od razu jak weszłam, ja tutaj byłam znana. Ale myślisz, że naprawdę to tak? Na 100%, nawet chyba mam nagranego vloga stąd. Możemy obejrzeć dzisiaj. Ale pamiętam, bo to jest od razu z brzegu, tak, tutaj. Także czekamy na pyszną kaczkę w pekińsku. Przechodzimy do hotelu, a tu czekają na nas gadżety Barbie. Dobrze, że bałaganu nie zostawiliśmy. Ja się czuję normalnie jak mała dziewczynka w tym wszystkim. Boże, jaki kubek. Barbie! Co tu jeszcze jest? Szczotka Barbie do włosów! Pokaż się,
Chcę ci zdjęcie zrobić. I wyjdź teraz, zaszczekaj. Ej, fajne, no fajne. To jest fajne? No, no bardzo. Wyglądam jak fan Barbie. W sklepie z herbatami zaszalałam, no trochę te herbaty kosztują, nie mało, nie ukrywam, no ale musiałam, bo że mam taką obsesję na punkcie herbat, więc wzięłam dla siebie herbatę jaśminową, zieloną, wzięłam dla mojej mamy taką herbatę, wzięłam herbatę Moroccan Mint Tea i jeszcze wzięłam herbatę Earl Grey i taka puszka jedna, takie pudełko kosztowało 35 funtów, więc stąd ta cena, no to dużo. To jest niesamowite, 700 na herbatę wydać. Nie, 600 coś patrzyłam, 606 chyba. A, przepraszam. To będzie najlepsza herbata na świecie, wierzę w to. I ta kosztowała 13 funtów, tylko że ta nie jest w takiej puszce, zaraz otworzę jak to wygląda. No i gratis jeszcze dostałam taką herbatę czarną z płatkami. Dostałam za duże zakupy. Za wydanie ponad 600 zł dostajesz saszetkę herbaty gratis. Najważniejsze jest to, żeby inwestować w swoje zainteresowania. O, zobacz, jaka fajna puszka. No kurde. I później do tej puszki nawet... O Jezu! Wracamy tam jutro. Nie? Ja nie. Nigdy nie miałam takiej herbaty. A może byś napiła Jezu. Się jej, czy to już po powąchaniu wystarczy? Wiesz, jak ona pachnie tutaj? No. Przez puszkę powąchaj. Czy czujesz? Nie no, rewelacja, Mysza. To o jest kurde, super. Nie, no ładnie, no. Ej, jeszcze coś tu jest w środku. Jakiś gratis chyba. Kurczę, tyle tych gratisów, że się opłaca. Nie, zakrętka. Druga, dodatkowa? Druga gratis? A nie, serio ładnie pachnie. Jeszcze 2 godziny mam. Przygotowania pewną parą. Idę na premierę. Z aktorami znanymi. Czy tylko mnie stresują takie wielkie wyjścia? No zapewne nie, ale ciebie najbardziej na pewno. Ładnie? No pięknie, taką zjawiskowo. Taką sukienkę miałam na sobie na poprawiny, tylko białą i taki pas szeroki. Jest to sukienka od Roberta Czerwika i jak byłam na włosach w Warszawie, to wtedy pomyślałam, już wiedziałam o tej premierze, więc właśnie wtedy wymyśliłam, że jadę do Roberta, no bo jakoś muszę się tutaj pokazać. Więc mam różowe szpilki, sukienka kwiat, może nie wyglądam jak Barbie, ale... Teraz wszystkie są Barbie, wiesz, no. Tyle jest rodzaju. Jeszcze mogłabym mieć torebkę różową, chociaż nie, chyba fajnie. Nie, bardzo fajnie. Super. Lights are shining bright. My friends are in the club. We'll go all night. It's party time! Ryan Gosling. And our producer and our beautiful Barbie, it's Margot Robbie. Just so many of us out here. It's hard to see the genius that is Greta Gerwig standing at the end of the line. And we love her so much, and we put everything into this movie so that you could have the most joyful, crazy experience right now. We're so thrilled that you showed up tonight. We're so happy to share this with you. Please enjoy the film. Thank you. Dzień dobry, kochani. My jesteśmy właśnie po śniadaniu. Co wam mogę powiedzieć? Wczoraj na premierze naprawdę było super. To było takie, wiecie, nowe doświadczenie, bo my nigdy na takiej premierze nie byliśmy. To była premiera europejska z światowymi aktorami. Było naprawdę super. Był różowy dywan. Zresztą mogliście zobaczyć taką małą zajawkę tego, co wczoraj właśnie się działo. Fajnie było zobaczyć tych aktorów z bliska. Film naprawdę jest super. No ja tym bardziej, wiecie, kiedy ja byłam małą dziewczynką i bawiłam się tą Barbie, tymi Barbie, bo miałam ich sporo, no to fajnie jest zobaczyć taki film, więc myślę, że tutaj dużo dziewczyn na całym świecie będzie teraz pędziło do kin. My się właśnie szykujemy, dlatego że są jakieś atrakcje przewidziane
na dzisiejszy dzień. Jutro już wyjeżdżamy, także chcemy jak najlepiej wykorzystać ten czas właśnie tutaj w Londynie. Wystroiłam się z cekiny, bo jak mogliście zobaczyć u Luki na filmie, zrobiłam nalot na Zarę. No i mówię, przecież nie będę w takich normalnych strojach po Londynie chodziła, więc mogłabym tych cekinów nie zakładać, mogłabym założyć coś zwykłego, ale... Ale po co? Po co? Skoro mam tyle fajnych stylizacji na późniejsze wydarzenie, na wieczór mam jeszcze coś innego, więc muszę założyć, żeby się ta stylówka nie zmarnowała. To jest taka oversize'owa koszulka i do tego spódnica z rozcięcia. Dzień dobry! Chodzi, cześć! Pokaż mi. Cześć, Flor. Cześć, tatuś, tu jesteś. Dla mnie też? Ojej, dla taty i dla mamy Fiata. Jak, kochanie, się bawisz? Fajnie ci tam? Z ciocią? Fajnie. Wjechaliśmy właśnie na dach naszego hotelu i tutaj jest zrobiona taka strefa, gdzie dziewczyny mogą się pomalować, zrobić paznokcie i jest sklep Barbie, gdzie możemy sobie zrobić zakupy i brać co chcemy. Po filmie wczorajszym jestem bardzo na to uczulony. To nie jest tylko Barbie, ponieważ... Jest też... Ponieważ... Jest też Ken. No ale Barbie jest cudowna. W ogóle dostałam już, jakby możemy wybierać co chcemy, ale już dostałam gift paki, pokażę ci co mam w środku. Lalkę, więc Charlie będzie na pewno przeszczęśliwa. I tu w środku mam pełno lakierów z marki Opi. Pamiętasz, jak kupowałam te lakiery? A że u nas w domu nie tylko ty malujesz paznokcie już teraz. Czapeczka dla Charlie. I dostałam też drugą lalkę, czyli to pewnie jest torba dla ciebie, ale ta lalka będzie dla starcia od Shanetti. Więc ja muszę to wziąć dla Charlie. Super, to jest naprawdę. Prześwietne. Charlie chyba najbardziej będzie zadowolona z tego wyjazdu, nie? Fajnie mieć takich rodziców, co jadą na film Barbie, nie? I przychodzą takie prezenty. Tak. Sorry. Mamy to uwiecznione. Ja chcę taką piżamę, biorę. Bardzo ładna, pasuje do ciebie. Zrobiłam małe zakupy, naprawdę tak skromniutko, coś dla Charlie, coś dla mnie, więc te rzeczy zostaną później podrzucone do naszych pokoi hotelowych, a my teraz mamy chwilkę czasu, bo o 17, nie o 15, tak? Musimy się zaraz dowiedzieć. O 15.30, ale nie, może też o 5.30. Mamy jakąś kolejną atrakcję, więc mamy chyba odrobinę czasu teraz, żeby skoczyć pod Big Bena, zobaczyć London Eye, zamawiamy Uber i idziemy. Wichura zaraz będzie padać pewnie, jak to w Londynie. Jesteśmy właśnie pod Big Benem i Luka się ze mną wykłóca tutaj, że Big Ben jest dużo mniejszy niż Pałac Kultury i że nasz Pałac Kultury jest dwa razy większy niż Big Ben. Czy mówimy o wysokości, tak? Tak. O tym mówimy, w życiu tak. Dwa razy to tak nie, już musiał w niebo, powiedziałeś nie. Dwa razy. No dobrze, tak myślę, ale... Poczekajmy, niech przejedzie. Znaczy ja tak rzuciłem, ale bo chcemy się założyć. Luka na początku chciał się założyć o 10 zł, ale my nie będę o 10 zł się z nim zakładać, więc założyliśmy się o to, że jeżeli Luka przegra, to krzyczy kocham cię Angelika na głos, a jeżeli ja przegram, to ja krzyczę kocham cię Luka. Tak, a ja mówię, że, i mówię, że Pałac Kultury jest wyższy. Ty mówisz, że Big Ben jest wyższy, tak? Nie, taki sam. Może taki sam. Coś mięknie, fajnie. Nie. Już. A więc wysokość Big Bena 96 metrów. I okay. Już jestem przekonany, że wygrałem, bo Pałac Kultury ma ponad 100 na pewno. Wysokość Pałacu Kultury 231. Niemożliwe. Czyli nawet dwukrotowa, żeby nie było. Wysokość Big Bena 96 metrów. 231 metrów. Niemożliwe. Dlaczego zawsze to na mnie wypada, jak ja się wstydzę robić takie rzeczy? No ale słuchaj, no co za buńczuczny zakład, ty byłaś przekonany. Co? Kocham cię, Luka! Nie, absolutnie. To jest, wiesz co, to jak jest na TikToku, że ludzie śpiewają na głos i to jest właśnie w Londynie często, stań tam sobie przy ludziach. No tak, zakład to zakład. Dwa razy większy i to bym wygrał. Kocham cię, Nie. Musisz głośno, bo jest wiatr, to nawet... Kocham cię, Luka! Nawet ja poczułem ciarki za żyną. Nie bawię się tak. Przed państwem Angelika, tutaj mamy London Eye, a tu mamy... Super Eye. Angelika Eye, niestety. No, nie, słabo, ale... słabo to wygląda, kochanie. Kurde, ludzie się tak, patrzą. Tak, na 100%.
Sam przypał tutaj robisz, wrzeszczysz, dziura na tyłku. Jak to się stało? Nie wiem, ale to nie jest na spacery na pewno. No, coś trzeba reagować. Akcja, reakcja. Co zrobić, bo nie wiem! Ja bym przekręcił naprzód i wtedy świrował z torebką coś. O, na bok to wygląda nawet jakby tak specjalnie było. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came away to strong, cannot keep it low key. Są duże korki teraz w mieście, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie taką taksóweczkę pedałującą przez pana, taki a la rowerek. Jeździliśmy czymś takim w Nowym Jorku. I powiem wam, że fajnie jest to sprawa, bo pan jeździ albo trasą dla rowerów, albo trasą dla taksówek, więc zaoszczędzimy dużo czasu. I już jesteśmy prawie na miejscu. Zmieniam stylizację i stwierdzam, że ta była zdecydowanie nieudana. Muszę tą spódnicę zaraz wyrzucić, bo się jeszcze bardziej podarła. A teraz mam spodnie z Bon Prix. Ostatnio widzieliście na pewno na tej mojej rolce na Instagramie. I top teraz też kupiłam sobie w Zarze. A ja mam na sobie... Tak, zdecydowanie czuję się lepiej. Miałam założyć do tej stylizacji znowu różowe szpilki, ale niestety, jak wczoraj wyszłam z hotelu, to miałam przykry incydent. I odkleił mi się tutaj ten środek, ta wkładka, więc chodziłam tak, żeby nie klapało tylko i żeby nie było widać, że jest psuty, no więc niestety nie pójdę w nich. Mogłam kupić super glue na mieście. Nie widać, że klapią, bo mam długie spodnie. Aha. Mąż zdecydował jednak klapeczki. No tak bardziej wiesz. Bardziej. Na okazję to. Przyjechaliśmy do świata Barbie, czyli są tutaj leżaki, plaża, lody. Fajnie, czuję się jak taka mała dziewczynka. Really, I have two brilliant and hilarious kids, and they're just an endless source of inspiration. And I got a lot of ideas. I stole a lot of things. But they also, just their interest in Barbie was pretty inspiring, and their disinterest in Ken. Wyszliśmy już ze spotkania i wiecie co? Jak już wszyscy schodzili ze sceny, to garstka influencerów, no bo przyjechaliśmy jako influencerzy tutaj na to spotkanie, szła z prawej strony, żeby zrobić sobie zdjęcia, żeby upolować kogoś tam na zdjęcie. No i wszyscy tak stali z prawej strony, że cała ochrona skupiła się na wszystkich z prawej strony i w tym czasie zobaczyłam tylko takie jedne wąskie przejście w lewo. Poszłam i nagle podszedł Ryan Gosling i mówię, hello, may I please one photo, please? Nie wiem, czy mnie dobrze zrozumieliście, bo byłam w takiej ekscytacji, jak powiedziałam, że wszyscy poszli na prawą stronę łapać właśnie aktorów na zdjęcie, a ja poszłam w lewo, to tak zabrzmiało, jakby po prostu tam można było sobie zrobić z nimi zdjęcie, a oni, słuchajcie, nie robili sobie zdjęcia z nikim. Rozumiecie? Więc to jest bardziej takie szczególne. Tam wszyscy szli i chcieli złapać tych aktorów i oni no, nie robili sobie tych zdjęć, więc ochrona trzymała ich z daleka, a ja po prostu podeszłam. Jakoś mi się udało i ja mówię, dolki Boże, ja nie wiem jak to się dzieje, że zawsze jak coś my chcemy, to tak się dzieje. Wiecie, o co chodzi? Że jak czegoś bardzo chcemy, to zaraz samo to do nas przychodzi, także jestem bardzo podekscytowana. No teraz powiedziane samo to do ciebie przychodzi. Sama to do niego poszło. Ale tak, ale to prawda. May please one photo. Super. Please. Czy są tu jacyś fani Ryana Goslinga? Na pewno. Idziemy właśnie na sushi do Sushi Samby. Ja znam to miejsce z opowieści, bo wiele moich znajomych tutaj było i zawsze mówili, że jest to najlepsze sushi w Londynie i też sprawdziliśmy oceny i są naprawdę świetne. I zobaczcie, jakie to wysokie jest. O matko! Ledwo się wygięłam, żeby nagrać to. Co, ledwo? Ledwo się wygięłam do tyłu, żeby nagrać, no jak wysoki jest ten budynek. Może na samej górze. Fajnie by było. Możliwe, bo teraz restauracja, nie? Zobaczymy. O, zdjęcie z Ryanem Goslingiem. No jest
bardzo wysoko. Jak, nie wiem, lecimy do Stanów albo w różnych miejscach jesteśmy na świecie, to ta herbata jest taka niespotykana, jeszcze z cytrynką. Zawsze się dziwią ludzie, nie? A tutaj mogę wszędzie wejść i zamówić sobie herbatkę. To jest to, co uwielbiam najbardziej. Duże, wygodne, hotelowe łóżko. Fajny film, akurat leci Mission Impossible. Taki hotelowy, ciepły już klimat. Noc się zbliża, herbatka Earl Grey z cytrynką i chill. Przy Charlie to zazwyczaj jest niewykonalne, chyba że śpi. A teraz wiecie, taki czas dla siebie mam, więc super. Dwa dni przerwy, ale tak fajnie, wiesz, naładowaliśmy baterie jako rodzice i wrócimy ze świeżą energią do niej, nie? To był tak intensywny czas tutaj, te dwa dni były takie, wiecie, pełne emocji. Cały czas po prostu byliśmy na takim speedzie, że teraz fajnie tak odpocząć. Jutro o 11 mamy już transport na lotnisko, o 15 mamy wylot, więc już lecimy do Charlie. Jeszcze nas czeka podróż z Rzymu, 3 godziny, więc przyjedziemy pewnie na samą noc, ale już się nie możemy doczekać. Koniec przygody, pakujemy się i wyjeżdżamy zaraz. Te lalki jeszcze myszy. Ciekawa jestem bardzo, jak chrzestna poradziła sobie. Może być tak, że albo Sara stwierdzi zaraz, że chciałaby mieć dziecko, albo przełoży to po 30. Myślę, że przełoży, bo Charlie na drzemek nie miała. Tak, to prawda. Więc to może być problem. Pogoda typowo brytyjska. Trzeba się delektować deszczem londyńskim. Udanej rocznicy, żono. Moja papierowa żono. Papierowa rocznica. Kocham cię bardzo. Czekamy na wylot i minęły 3 minuty, a Luka zasnął na moim kolanie. Bardzo wygodnie musi być, nie? The armrest down, the tray table stowed and the window blinds ready. Schowałaś się za lalę?